Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 37. sesję Rady Miasta Górowo Iławiackie, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym, 24 listopada. Mam informację, że w obradach uczestniczy komplet naszych radnych. Jest nas wszystkich 15, z czego się bardzo cieszę. Witam Wysoką Radę, witam wszystkich radnych oraz przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk, witam mieszkańców, którzy nas teraz oglądają, witam telewizję Bartsat, która w tej chwili rejestruje i nagrywa całą naszą sesję. Informuję, że dzisiejszym protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Sylwia Staszewska. Dodam jeszcze, że sesja odbywa się w sposób zdalny za pomocą platformy Zoom oraz odbywa się w tej chwili transmisja na żywo w internecie. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta Górowo Iławeckie. Informuję również, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach sesji Rady Miasta Górowo Iławeckie. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie oraz w internecie. Informuję również Wysoką Radę, że uczestnicząc w obradach sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznienie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń technicznych. W przypadku gdyby były problemy w tym temacie, głosowania odbywają się imiennie. Tyle tytułem wstępu. Wysoka Rado, w tej chwili następuje stwierdzenie obecności. Tak jak już wspomniałem na początku, mam informację, że jest nas wszystkich, jest komplet, czyli 15 radnych. Zgodnie z tutaj z listą, którą prowadzi pani nasza, tutaj prowadząca nasze obrady, stwierdzam zatem, że dysponujemy ustawowo wymaganym kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i sesji. Tyle tytułem wstępu. Przedstawienie porządku obrad w tej chwili nastąpi. Pragnę poinformować Państwa, że nie ma zmian żadnych w porządku obrad. Porządek obrad jest taki, jak Państwo otrzymaliście. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad już nastąpiło. Przedstawienie porządku obrad następuje w tej chwili. Kolejnym punktem naszego dzisiejszej sesji będzie przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Miasta. Kolejny punkt czwarty, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Kolejny duży punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, jaka będzie podejmowana i procedowana dzisiaj, zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iławeckie na lata 2021-2035. Kolejna uchwała, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2021. Trzecia uchwała będzie dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej przy ulicy Plac Ratuszowy 14. Kolejna uchwała będzie dotyczyła przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Górowo Iławeckie do roku 2030. Kolejna uchwała będzie dotyczyła uchwalenia programu współpracy miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Bardzo podobna uchwała, ale czego innego dotycząca, dotyczy wieloletniego programu współpracy miasta Górowo Iławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 o działalności, ustawy o działalności użytku publicznego i wolontariacie.
Kolejna uchwała będzie dotyczyła zasad otrzymywania diet przysługujących radnym miasta Górowej Łowieckie. I ostatnia uchwała przewidziana na dzień dzisiejszy dotyczy ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta Górowej Łowieckie. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie naszej dzisiejszej sesji. Tak przedstawia się dzisiejszy porządek obrad, Wysoka Rado. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do dzisiejszej programu? Rafał Narkiewicz, w uchwale, którą otrzymaliśmy w sprawie ustalenia wynagrodzenia rad burmistrza, jest data 21 listopada. To chyba jest błąd. Pani Sylwio. Ustalenie wynagrodzenia miesięcznego. Tak, pani tutaj Sylwia podkreśla, jest to literówka, jeszcze raz podkreślę, jest to ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta Górowo i Łowieckie. Jeżeli nie widzę, przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do przegłosowania porządku obrad. Kto z pań i panów jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy naszej informacyjnej, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu obrad. Jest to przyjęcie protokołu z 36 naszej ostatniej sesji Rady Miasta. Informuję Państwa, że otrzymaliście wszyscy protokół na swoje skrzynki mailowe. Również protokół znajdował się w Biurze Rady. Czy są uwagi do wspomnianego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji w przedstawionym porządku. Bardzo proszę o zagłosowanie. Czekamy na głos jeszcze pana radnego Choraka. Dziękuję bardzo. Protokół z 36 sesji Rada Miasta został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Ten punkt został wyczerpany. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Widzę na łączach już pana burmistrza. Także bardzo proszę, panie burmistrzu, o informację, jak to wyglądało między sesjami i jak wyglądała realizacja uchwał miasta. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie burmistrza miasta Górowo i Łowieckie za dosyć krótki okres od 27 października do 24 listopada roku 2021. Ja przypomnę, że Wysoka Rada podjęła w tej kadencji 238 uchwał, z czego udało nam się już zrealizować 188, natomiast w trakcie realizacji znajduje się uchwał 50. I tak w skrócie, tak, najistotniejsze działania, które miały miejsce w okresie listopadowym, jeśli chodzi o aktywności burmistrza, to przede wszystkim dosyć ważne spotkanie, które miało miejsce 3 listopada. Rozmawialiśmy w gronie samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu CITASLEU nad włączeniem społecznym w nowym regionalnym programie operacyjnym. To jest dosyć ważny temat, dlatego że tak jak w poprzednim okresie programowania zrealizowaliśmy kilka dużych projektów skierowanych zarówno do osób wykluczonych, ale też udało nam się zrobić taki dosyć fajny projekt, który był skierowany w ogóle do całych rodzin. I w tym kierunku zresztą chcielibyśmy iść w kolejnym okresie programowania. No i właśnie chodziło o to, żeby ustalić jak własne, wewnętrzne wnioski, które przedłożyliśmy, ponieważ ciągle jeszcze trwały, do 8 listopada trwały konsultacje społeczne w regionalnym, w ROPS-ie tak zwanym, i uwagi
od naszych samorządów przekazaliśmy, również w tym były uwagi od Górowa i Łowieckiego odnośnie tego, jakie projekty chcielibyśmy móc w nowym okresie programowania składać. Ja nie ukrywam, że skupiliśmy się jako Górowo, ale też jako stowarzyszenie na projektach skierowanych do całych rodzin oraz do seniorów. Tak? To jakby najważniejszy element tego programu był. Bardzo chciałbym podziękować też naszemu ośrodkowi kultury, który mimo tego, że jest bezdomny ze względu na trwający remont i siedziby, bardzo ładnie zaangażował się i bardzo fajnie przygotował święto 11 listopada. Myślę, że wielu górowiaków, którzy brali udział w tym święcie, no, miało pozytywne emocje. Naprawdę bardzo dziękuję pani Sylwii, pracownikom ośrodka, ale także wszystkim tym, którzy wzięli udział, bo naprawdę cała społeczność nasza, począwszy od służb mundurowych, przez szkoły włączyła się w obchody 11 listopada i no, myślę sobie, że nie byliśmy gorsi od niejednego miasta powiatowego, jeśli chodzi o to święto. Ja chcę podziękować też obecnym na uroczystości radnym. Dużą wagę w listopadzie, i to jest też efekt pracy z panią Sylwią, przywiązywaliśmy do wykorzystania naszych piwnic ratuszowych. My cały czas mamy w tyle głowy obawę, że zostaniemy zamknięci na kolejny lockdown, ale mimo tego planujemy działania i na razie one się systematycznie odbywają. Jak wiecie, piwnice ratuszowe od dłuższego czasu były wykorzystywane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, przez naszych seniorów. Natomiast w tej chwili udaje nam się otwierać je na coraz większe rzesze z naszych mieszkańców. Odbywają się już i wernisaże, i koncerty, i spotkania, i to myślę, że idzie naprawdę w dobrym kierunku i widzę, że jakby grono odbiorców, uczestników, osób przychodzących do piwnic ratuszowych się coraz bardziej poszerza. One w tej chwili są wykorzystywane przez Ośrodek Kultury również do prowadzenia zajęć. Natomiast no myślę sobie, że ta formuła związana z koncertami i z wernisażami będzie trwała, bo okazuje się, że nie tylko mamy osoby obdarzone talentem w naszym mieście, ale również chcemy się tym dzielić. Także tu naprawdę bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję między innymi pani Krystynie Burdzie, która ostatnio zrobiła wernisaż w naszych piwnicach, i panu Marcinowi Kaszułatowi, który zagrał koncert. I myślę, że w tym kierunku będziemy dalej szli, bo to jest naprawdę chyba najlepszy sposób wykorzystywania tej zbudowanej w ramach zresztą programu rewitalizacji miast Tidastą infrastruktury. Ja przypomnę, że mamy tej infrastruktury trochę więcej i myślę, że w okresie letnim spróbujemy trochę aktywności przenieść na Stawy Garncarski, na to molo, które zbudowaliśmy, ale tu powoli. Jak już troszkę mimochodem wspomniałem, takim bardzo ważnym przedsięwzięciem jest rozpoczynający się remont Ośrodka Kultury. Ja przypomnę, że to jest kapitalny remont tej instytucji, łącznie z wyposażeniem. Projekt o ogromnej wartości, jeden z największych, który realizujemy na terenie naszego miasta. Jak ktoś chciałby obejrzeć projekt, to zapraszamy do naszego urzędu. Ja tylko przypomnę, że będą w ramach tego projektu zbudowane dwie zewnętrzne windy ze względu na charakter bryły budynku, tak żeby dostępność była dla mieszkańców zarówno do nowej siedziby biblioteki, bo taka się tam znajdzie, jak i do części związanej z działalnością Ośrodka Kultury, nowa sala widowiskowa z funkcją kinową i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę myślę sobie, że to jest coś, z czego będziemy mogli być w tej kadencji dumni, bo to będzie ośrodek kultury naprawdę z prawdziwego zdarzenia, z dobrym wyposażeniem, a to, jak już państwo radni sami wyrażali zadowolenie, podjął się tej budowy nasz lokalny przedsiębiorca, który wygrał przetarg, pan Podolak, za którego działalność myślę, że wszyscy trzymamy kciuki. Jednocześnie trwa bardzo duża budowa. My jesteśmy nieustannie w trakcie nadzoru tego. Pan Edward pracuje z naszym inspektorem nadzoru. Mówimy tutaj o remoncie szkoły podstawowej. Tam są kłopoty, ale te kłopoty są charakterystyczne dla wszystkich budów, które w tej chwili mają miejsce w kraju. Po prostu po pierwsze nie ma ludzi do pracy. To wszyscy wiecie, tak? Szczególnie jeśli chodzi o branżę budowlaną. No i przerażający wzrost materiałów. Ale myślę, że dojdziemy do szczęśliwego końca tego remontu też, na który wszyscy czekamy. Zresztą przed chwilą rozmawiałem z naszym marszałkiem Mironem Syczem, który odwiedził nas w naszym urzędzie, jeśli chodzi o dofinansowanie tego. To jest wszystko na dobrej drodze, więc myślę sobie, że nie tylko zbudujemy, nie tylko dokończymy remontu szkoły podstawowej, ale dostaniemy też i refundację.
Dobrze. Kolejna rzecz to jest przygotowanie się do wykorzystania dotacji, które mamy zapewnione w ramach Polskiego Ładu. To jest kolejne kilka milionów złotych. Jeśli chodzi o szczegóły, to jesteśmy w trakcie ich poznawania. Pan Andrzej Worobiec niestety nie jest obecny na sesji. Jest w starostwie powiatowym, gdzie odbywa się w tej chwili spotkanie w sprawie Nowego Ładu. A 26 listopada odbędzie się spotkanie online z wojewodą warmińsko-mazurskim. Myślę, że wtedy będziemy mieli więcej informacji, jeśli chodzi o metodologię wykorzystania tej dotacji. Jesteśmy już w tej chwili na etapie planowania, bo chcemy mieć projekty, tak, tych wszystkich dróg. W jednym przypadku projekt mamy, tak, gotowy, natomiast w innym przypadku będziemy te projekty tworzyli i przygotowywali się do ogłaszania przetargów. Natomiast w tej chwili mamy już tak zwane wstępne promesy, czyli pierwszy dokument, który faktycznie oprócz tej listy rankingowej, gdzie wiedzieliśmy, że dostajemy te pieniążki ponad 7 milionów, natomiast w tej chwili mamy już tak zwane wstępne promesy. Myślę, że te dokumenty pójdą dalej i będziemy mogli myśleć o sformalizowaniu konsumpcji tych pieniędzy. Myślę, że mówię, więcej będziemy wiedzieli zarówno po dzisiejszym spotkaniu w starostwie powiatowym, jak i po spotkaniu 26, czyli pojutrze z wojewodą warmińsko-mazurskim. Ja przypomnę też, że tak jak informowałem radnych, zgłosiliśmy się jako gmina miejska do wojewody warmińsko-mazurskiego po 500 000 nagrody za szczepienie. Bardzo chcę podziękować mieszkańcom za włączenie się w tą akcję, bo gdyby nie chęć do szczepienia się naszych mieszkańców, to tej nagrody by nie było. Mam wielką wdzięczność wobec osób, które promowały szczepienia, szczególnie wobec naszych lekarzy. Ja wiem, że bardzo mocno włączył się to doktor Szyszka, za co mu dziękuję. Nie myślę sobie, że będę mógł to podziękowanie wyrazić mocniej. Bardzo mocno wiem, że na przykład pani Fesnak, nasza dentystka, też się włączyła w to, żeby namawiać mieszkańców do szczepień i wiele, wiele innych osób, za co dziękuję, no bo mamy jak bardzo materialny wyraz tego sukcesu. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych pieniędzy, jeszcze do końca nie mamy informacji, na co możemy. Przeciwdziałanie COVID-owi to jest najbardziej ogólne sformułowanie. Myślę, że będziemy, kiedy otrzymamy formalne potwierdzenie tego, że te środki zostaną przelane, na pewno dostaniemy pouczenie, jak je możemy wykorzystać. Zresztą będę o tym rozmawiał również z Wysoką Radą. W tej chwili procedujemy kolejny duży projekt związany ze wsparciem dzieci, wnuków, pracowników PGR. W Górowie Łowackim złożyło wnioski, bo tam można otrzymać się laptopy, tak w skrócie rzecz biorąc, około 120 osób. W tej chwili zaangażowaliśmy zarówno pana Daniela Stelmacha, jak i nasz Urząd Stanu Cywilnego w dopięcie formalnych spraw, bo tam trzeba mieć potwierdzenie pokrewieństwa, potwierdzenie zatrudnienia. Dużą trudność nam robi to, że obsługujemy jako Urząd Stanu Cywilnego również gminę wiejską, gdzie tych beneficjentów jest, o ile dobrze wiem, około 500 i naprawdę nasz Urząd Stanu Cywilnego jest skrajnie obciążony, ponieważ ci ludzie przychodzą i potrzebują potwierdzeń. Tak? Także tu jednocześnie, jeżeli ktoś z Państwa ogląda i jeżeli ktoś z radnych byłby pytany, mogą nastąpić utrudnienia w pracy USC, bo naprawdę tych wniosków jest dużo przez chwilę najbliższą. Jeśli chodzi o takie sprawy finansowe, to wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotacje na utrzymanie ośrodków wsparcia o kwotę 7600 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na kwotę 2203 zł, a zmniejszona została dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 187 622 zł na kartę dużej rodziny o kwotę 6 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 122 922 zł. I tyle, jeśli chodzi o moje sprawozdanie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję dla Pana Burmistrza za bardzo szeroko przedstawioną informację. Czy są pytania do wystąpienia Pana Burmistrza? Bardzo proszę. Łukasz Ukianowicz, można? Bardzo proszę, Pan Radny Ukianowicz. Ja mam pytanie odnośnie tych projektów związanych z ulicą Słowackiego i BEMA, bo my tam składaliśmy wcześniej w innych programach o te pieniądze i już trochę się pogubiłem, czy my mieliśmy przyznane wcześniej z innego funduszu jakieś środki, czy nie mieliśmy. Ewentualnie, jeżeli mieliśmy, to czy rezygnujemy z tamtych
I jeszcze jedno pytanie odnośnie Ośrodek Kultury, bo skoro jest w remoncie, to gdzie teraz można spotkać się panią dyrektor, gdzie urzęduje, tak? Dziękuję. Dobrze. Okay. Jeśli chodzi o przyznane pieniądze, to o ile pamiętam, mieliśmy panią dotację, jeśli chodzi o Słowackiego, tak? Nie, nie. A, tu nie dostaliśmy. Panie tam potwierdza, że myśmy nie otrzymali dotacji na Słowackiego, jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych. I składaliśmy do KOWR-u drogę na BEMA. Niestety w tym wypadku myśmy nie mogli otrzymać dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tak się ten skrót tłumaczy. Dlatego, że przejęliśmy nasz PGR, w cudzysłowie Górowski, tak? Przed wejściem w życie ustawy, no za szybko, tak? Z rok za szybko. Nie łapaliśmy się dofinansowania. Myśmy kiedyś takie dofinansowanie dostali. A tu trzeba sobie jasno powiedzieć, po interwencji zaprzyjaźnionych parlamentarzystów bezpośrednio u ministra rolnictwa. Pozwólcie, że nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast w przypadku tych dwóch dróg projekty mamy gotowe, ale już w przypadku pozostałych te projekty chcemy przygotować. Tak? Rozważaliśmy ogłoszenie tego w trybie zaprojektuj, wybuduj, natomiast to rodzi ryzyko takie, że po prostu potem się nie pozbieramy z kosztami. Lepiej zlecić projekt, i w trakcie, mając jakby realne koszty, dopiero ogłaszać przetarg, a nie zostawić swobody. Zawsze jest ryzyko, jeśli chodzi o koszty. Tak przynajmniej tutaj podsuwa rozwiązanie pan Edward i absolutnie się zgadzam. Natomiast tu panie Dajszen podpowiada, bo to też dosyć dawno, jeśli chodzi o ulicę Słowackiego, mamy dofinansowanie, ale absolutnie to już niewystarczające, o czym mówiliśmy, bodajże 500 000 z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych, inwestycji lokalnych, natomiast z tego co pamiętam, my wykorzystamy jakby te środki w ramach tej inwestycji razem, tak, bo ja wam przypomnę, że myśmy pierwotnie w ramach Polskiego Ładu wycenili te wszystkie inwestycje dużo więcej, tak? Natomiast po sugestii od z kolei parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości myśmy obniżyli nasze oczekiwania, tak żeby te pieniądze dostać i tak naprawdę zrobił cały nasz powiat, wszystkie gminy i dostaliśmy jako powiat naprawdę największe pieniądze. Bo koledzy, którzy pochodzą nawet politycznie z środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwości, podostawali po 2 miliony, po milion, mówię o dużych gminach, a myśmy dostali 7200. To jest naprawdę absolutnie po prostu no prawie jestem skłonny chwalić rząd Zjednoczonej Prawicy. A jeśli chodzi o panią dyrektor ośrodka, to w tej chwili ośrodek urzęduje w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy przychodni, tak w skrócie. Tam można jakby fizycznie panią dyrektor zastać. Tam przeniesione są biura ośrodka. Natomiast zajęcia ośrodka kultury odbywają się albo w szkole podstawowej w którymś z obiektów. Tam to jest wszystko uzgodnione i skoordynowane z panem dyrektorem Kablicem. Albo w piwnicach ratuszowych. No i chyba tyle. Jeżeli można tylko słowo. Proszę bardzo, pani Anna Piszczak. Proszę bardzo, pani Aniu. Chciałabym tylko podziękować dla pana Adama Ołdakowskiego, że jednak troszeczkę nam pomógł w Górowie, przynajmniej jeżeli chodzi o to dofinansowanie naszego osiedla, tak zwanego osiedla popegerowskiego. Dziękuję bardzo. No, absolutnie, ja dzwoniłem do pana Adama natychmiast, jak dostałem informację o wysokości przyznanych środków. Jesteśmy umówieni i na pewno na najbliższe uroczystości miejskie, a 17 mam Lidię Miejską, zaproszenie do pana Ołdakowskiego trafi, bo naprawdę to wielki szacun. To jest dobry przykład parlamentarzysty, tak, który dba o region i szczerze mówiąc, jako powiat bartoszycki mamy szczęście do dobrych parlamentarzystów, bo i podobną rolę przedtem pełnił Miron Sycz, obecnie pan Adam Ołdakowski. Tylko się cieszyć. Dziękuję. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie do pana burmistrza? Panie burmistrze, mam takie pytanie. Czyli pan wspominał o tych środkach, o których rozmawialiśmy Polskiego Ładu, czy szykują się jakieś tam następne środki? Nie, w tej chwili rozmawiamy o tych środkach, które mamy przyznane
przynajmniej na poziomie tych wstępnych promes, tak? Czyli Polski Ład, pierwszy nabór. A coś tam się szykuje jeszcze więcej? Przyszłościowo? Pan nie jest zorientowany, czy nie ma na ten dzień, na tę chwilę jakiej wiedzy? Nie no, ja nie będę oszukiwał, jestem zorientowany. Wiemy o tym, że będą następne nabory Polskiego Ładu. Też Wysoka Rada została przeze mnie poinformowana, że procedujemy kolejne strategie w ramach Stowarzyszenia CITES. To uzgadnialiśmy zgłaszane inwestycje, także tak w skrócie, no jesteśmy w tej chwili, tak jak widzicie, w ramach tych inwestycji, które w tej chwili się toczą w mieście. To są dwie duże inwestycje. Ich wartość to jest blisko 7,5 miliona złotych. To jest naprawdę, gdyby nawet tylko te inwestycje były w kadencji, to jest naprawdę dużo. A wiemy o tym, że mamy kolejne 7,2 miliony samej dotacji, tak? Wartość inwestycji jest blisko 9 milionów drogi w ramach Polskiego Ładu. I zobaczymy, co jeszcze będzie. Także i wiemy o tym, że będzie to kolejny nabór Polskiego Ładu i będziemy myśleli o kolejnych inwestycjach, ale to myślę, że spotkamy się na komisjach, żeby to przedyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej pytań nie ma do pana burmistrza w tym temacie. Jeszcze raz dziękuję panie burmistrzu za bardzo szczegółowe przedstawienie informacji. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt bardzo ważny. Będziemy podejmowali uchwały. Pierwszą uchwałą, która jest przewidziana na dzisiejszą sesję, dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035. I poprosimy panią Edytę bardzo szczegółowo, bo ten temat był omawiany na naszych komisjach, jesteśmy zorientowani. Także pani Edyto, bardzo proszę syntetycznie o przypomnienie tylko tego zagadnienia. Oczywiście. Jest to uchwała numer 37 na 239 na 2021 z dnia 24 listopada. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Górowo na lata 2021-2035. I tak w skrócie, oczywiście tak jak pan radny przewodniczący powiedział syntetycznie, kwota dochodów została zwiększona o 255 718 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o dokładnie taką samą kwotę. Natomiast dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Górowo i Ławeckie na dzień 24 listopada. Kwota wydatków została zmniejszona o kwotę 276 216 zł, z czego wydatki bieżące to oczywiście ta sama kwota, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Górowo na dzień 24 listopada. Kwoty, które państwu w tej chwili podaję, są oczywiście kwotami, o których na komisjach wspominałam. Tutaj było po prostu mój błąd. Przepracowałam się zwyczajnie. Co niniejszym koryguję. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 24 listopada wynosi 3 035 230 zł. Wskaźnik, właściwie artykuł 243 ustawy o finansach publicznych na dzień dzisiejszy po dokonanych zmianach jest zachowany, podobnie jak wskaźnik 242, który mówi nam o relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Na dzień dzisiejszy wszystkie te wskaźniki spełniamy, więc wieloletnia prognoza jest jakby prawidłowa. To jeśli chodzi o WPF. Dziękuję bardzo. Ten temat, jak mówię, był przedyskutowany na naszych komisjach, ale gdyby ktoś z radnych jeszcze miał pytania w tym temacie, bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym, Wysoką Radą, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035, zechce zagłosować. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy naszej informacyjnej, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do uchwały, gdzie również będziemy tutaj prosili panią skarbnik o zajęcie stanowiska. Jest to uchwała dotycząca dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021. Ten temat również był omawiany szczegółowo na naszych komisjach i bardzo również proszę panią skarbnik o syntetyczne przybliżenie tego tematu. Tak, proszę Państwa, uchwała numer 37/240/2021 z dnia 24 listopada w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 253 515 zł zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Zmniejsza się wydatki budżetowe miasta o kwotę 278 419 zł zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Budżet po zmianach będzie budżetem deficytowym, tak jak już wspomniałam. Deficyt będzie wynosił 3 035 230 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 374 186 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń i dochodów, i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i to jest kwota 1 661 044 zł. Teraz pozwolę sobie pokrótce przedstawić Państwu zmiany, które są zawarte w załączniku numer 1 i numer 2, czyli dochody i wydatki budżetu. Zmiany po stronie dochodów dotyczą działu 758, czyli jest to zwiększenie o kwotę ponad 550 tysięcy. Jest to związane z przyznaniem nam subwencji, uzupełniającej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów. Dział 801 zwiększamy kwotą 4300 zł na wniosek jednostki organizacyjnej do wysokości faktycznego wykonania. Dział 852 zwiększamy kwotą 7600 zł na podstawie decyzji wojewody na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dział 855 zmniejszamy kwotą 315 319 zł na podstawie przekazanych decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego na realizację świadczeń wychowawczych, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych. Zmniejszamy plan wydatków o kwotę 278 419 zł. Przedstawia się to następująco. Zmiany po stronie wydatków dotyczą działu 500, zmniejszenie o 5 tysięcy związane z przesunięciami pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków na wydatki. Dział 700, zwiększenie o kwotę 12 tysięcy w związku ze wzrostem szacowanego kosztu związanego z realizacją inwestycji przebudowa sieci kablowej przy ulicy Wojska Polskiego wraz z rozbiórką kotłowni. Dział 710, zwiększenie o kwotę 25 tysięcy w związku z przewidywanymi poniesieniem większych kosztów dotyczących wywozu odpadów z terenów cmentarnych, o czym Państwu wspominałam na komisjach. Dział 750, zwiększenie o kwotę 15 600 zł. Rozdział 750-22, jest to rozdział dotyczących radnych, czyli obsługi rady, zwiększamy o kwotę 10 600 zł. Jest to związane z przesunięciami między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń osobowych związanych ze zmianami w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych oraz rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych. To jest związane z Państwa dietami. Na komisjach rozmawialiśmy na ten temat i wstępnie oszacowaliście Państwo swoje diety w wysokości 95% dla przewodniczącego i 55% dla radnego. W związku z tym, że podstawa wyliczeń zmieniła się, Państwa diety podniosły się dość. W związku z tym musiałam ten plan zwiększyć. W tej chwili na dzień dzisiejszy plan mamy 140 tysięcy, po zmianach już będzie 160. No i skądś musiałam te pieniążki znaleźć. Tak, to są przesunięcia. Następny dział, rozdział to jest 750-23, to zwiększenie o kwotę 5 tysięcy. To jest związane również z przesunięciami między paragrafami oraz taką podobną sytuacją jak u Państwa, czyli w związku ze zmianą rozporządzeń. To jest związane z wynagrodzeniem pana burmistrza. Dział 754 to zmniejszenie o kwotę 5600 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami wydatkowymi w celu zabezpieczenia środków na wydatki. Dział 758 zmniejszenie o kwotę 4000 również w związku z prognozowanym wykonaniem. Dział 801 zmniejszenie o kwotę 16900 na podstawie wniosku szkoły podstawowej
oraz przedszkola miejskiego o dokonanie zmian w planach wydatków. 851 dokonujemy przesunięcia pomiędzy paragrafami, nie zmieniając wartości ogólnej działu. Dział 852 zmniejszenie o kwotę 3896,02 zł. To jest związane z decyzjami wojewody, bo to są działy z tego ośrodka pomocy społecznej. Dział 855 zmniejszenie o kwotę 303822,98 zł w związku z przesunięciami między paragrafami na wniosek MOPS-u oraz decyzję wojewody. I dział 900 zwiększenie o kwotę 8200 zł w związku z przesunięciem pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników prognozowane do wykonania do końca 2021 roku. Po tych wszystkich zmianach załączniki Państwo macie przedstawione. Generalnie dochody i wydatki przedstawiają się w taki sposób. Załącznik inwestycyjny uległ zmianie, ponieważ dołożyliśmy 12 tysięcy do inwestycji dotyczącej rozbiórki kotłowni, tak i tej przebudowy kabli. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Dziękuję Pani Skarbnik za przedstawienie zmian w budżecie miasta. Miało być syntetycznie, a wyszło bardzo dokładnie. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze większą wiedzę w tym temacie. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie jeszcze zabrać głos? Łukasz Łukianowicz, mogę? Bardzo proszę, Pan Radny Łukasz Łukianowicz. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, bo wspomniała Pani o tym artykule, który tam, o paragrafie, który mówi o podwyżkach dla radnych, że to znaczna podwyżka dla radnych, że tam trzeba zwiększyć sporą kwotę. A powie Pani, ile w przypadku burmistrza trzeba zwiększyć, o jaką kwotę? Bo z tego, co ja liczę, kwota jakby podwyżki wszystkich radnych jest niższa łącznie niż podwyżka dla Pana Burmistrza przewidziana na tej Radzie, tak? To znaczy ja takich obliczeń nie dokonywałam, aż takiego porównywania nie robiłam. Zwiększenie nas w dziale administracyjnym to jest o kwotę 12 tysięcy, a u Państwa 20 500 zł. Tak, bo ja mam... Łącznej kwoty podwyżki, ile na przykład jest podwyżki łącznie dla radnych w tym roku, bo mówimy pewnie o tych dwóch miesiącach plus tamte wyrównanie, a o kwocie dla Pana Burmistrza nie liczyła Pani tego. To znaczy się, to jest tak, no jeśli chodzi o radnych, to mam przeliczenie takie. Ale to Państwa są pytania w tym momencie już jak gdyby no, obok tego wszystkiego. To już jest pytanie obok wszystkiego, bo to nie dotyczy, te pytanie jak gdyby zmian w budżecie miasta. Jak? Wydaje mi się, że dotyczy, bo tam o tym paragrafie mówiliśmy o zwiększeniu, akurat dlatego w tym momencie to mówię, tak? Bo tam mówiliśmy o paragrafie, o zwiększeniu tego paragrafu, gdzie była mowa o dietach między innymi, tak? Proszę Państwa, ja zmiany w budżecie, jeśli chodzi o dietę, musiałam zrobić, tak? Bo na komisjach rozmawialiśmy, ustaliliście pewne rzeczy. Więc ja muszę zabezpieczyć plan. Jeżeli nie zabezpieczę tego planu w takiej wysokości, to zwyczajnie mi nie starczy środków. Znaczy, no planu mi nie wystarczy, tak? A przekroczeń mieć nie mogę. No w jakiej wysokości Wasze diety są w tej chwili po tych jakby wstępnych ustaleniach, jeżeli przegłosujecie uchwałę, no to macie świadomość, tak? No ja się staram zabezpieczyć plan, tak? To są zmiany, ja nie zwiększam po stronie dochodów niczego. Ja zwyczajnie przesuwam pomiędzy wydatkami. Na planie wydatków zbieram, powiedzmy, przysłowiowe oszczędności, bo to są żadne oszczędności. Natomiast znaczy, wyliczam ja to rozumiem, Pani Skarbnik, pytanie brzmiło łączną kwotę. Czy wie Pani o tej kwocie łącznej? Jeżeli nie jest policzona, no to trudno. Nie. Ja nie liczyłam tego, nie porównywałam ile Wasze, ile Pan wstrzymał. Dziękuję. Przechodzimy zatem do przegłosowania uchwały w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik i dotyczącej zmian w budżecie miasta na rok 2021. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem zmian w budżecie miasta w wersji przedstawionej przez Panią Skarbnik, zechce zagłosować? Czekamy jeszcze. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy naszej informacyjnej, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych jest za podjęciem tej uchwały. Jeden radny się wstrzymał. Informuję, że uchwała została podjęta.
Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały dzisiejszej. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Plac Ratuszowy 14. Jest to kolejna nieruchomość zbywana przez miasto. Takie uchwały były podejmowane przez Wysoką Radę. Ja tylko zapoznam. Uchwała, jest to uchwała nr 37/241 Rady Miasta Górowoje Ławeckie z dnia 24 listopada w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Ratuszowej 14. Na podstawie stosownych przepisów o gospodarce nieruchomościami uchwały Rady Miasta w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Górowej i Łowieckie Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Górowej i Łowieckie położonym w budynku mieszkalnym przy ulicy Plac Ratuszowy 14. Tutaj jest wyszczególnione, jakie są tam działki i numery gruntów. Wykonane uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Ten lokal był od dłuższego czasu nieużywany i tutaj duże zasługi są pana Edwarda, który doprowadził prawnie to wszystko do końca, że w tej chwili może odbyć się sprzedaż tego lokalu w formie przetargu nieograniczonego. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Ta sprawa jest oczywista. W związku z powyższym, kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie tego lokalu, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejna uchwała przewidziana na dzień dzisiejszy dotyczy przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030. Ten temat był przerabiany na naszych komisjach. Jesteśmy w temacie i tutaj poproszę pana Czesława Antonowicza, przewodniczącego właśnie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, o zajęcie stanowiska, jak wyglądało to w głosowaniu. Witam państwa, dzień dobry wszystkim. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 19 listopada podjęliśmy jakby uchwałę, propozycję uchwały jednomyślnie. Także nie było głosów sprzeciwu. Pani Kasia tam skrupulatnie wytłumaczyła, na czym to wszystko polega, także uchwała, propozycja uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym, Wysoka Rado, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie podjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030. Kto jest z państwa za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejna nasza uchwała dotyczy uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie na rok 2022. Temat ten również był omawiany na naszych komisjach. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa właśnie w ustawie o wolontariacie, zechce zagłosować.
Dziękuję bardzo. Czekamy na spływ jeszcze głosów. Przepraszam, panie przewodniczący, nośnik mi się zablokował. Oczywiście jestem za. Dziękuję bardzo. W takiej sytuacji mamy głos pani Ani Piszczak, radnej, za przyjęciem. W związku z powyższym uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Nasza kolejna ustawa jest podobna do wcześniejszej, ale mówi troszeczkę inaczej. Jest to uchwała dotycząca przyjęcia wieloletniego programu współpracy miasta Górowo Łowieckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2022-2026. Wcześniejsza uchwała mówiła o roku 2022, a tutaj jest perspektywa do roku 2026. Temat ten również był omawiany na naszych komisjach. Ja tylko dodam jeszcze tutaj, że do tego programu mogą uczestniczyć, brać udział organizacje pozarządowe i wolontariaty na działalność, na przykład, tu mówimy już o pieniądzach, na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie stowarzyszenia, tutaj pan wojewoda uczestniczy w tym wszystkim, jest kwota 1 414 000 z tytułu nauki i edukacji jest 3 000. Będą tutaj przyjmowane oferty na roczne programy współpracy. Między innymi tutaj również jest mowa o kulturze fizycznej, wspierania głównie tutaj jest nastawione na piłkę nożną i tu jest przewidziana kwota około 25 000. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem wieloletniej programu współpracy miasta Górowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w uchwale w ustawie odnośnie pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2022-2026, zechce zagłosować? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie otrzymywania diet przysługujących radnym miasta Górowo Łowieckie. Temat ten był omawiany bardzo szczegółowo i była dyskusja na naszych komisjach, które się odbyły w tym temacie. Ja tylko przypomnę, że wspólne stanowisko przedstawione jest takie, że diety radnych pozostają na dotychczasowym poziomie procentowym, wcześniej która była określona w naszej uchwale. Bardzo proszę teraz pana przewodniczącego Komisji Finansów, pana Rochuna, o przedstawienie, jak zagłosowała komisja. Dzień dobry, witam serdecznie. Komisja budżetowa w większości zaakceptowała dobrze tą zmianę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Alina Wierzbowska. Dyskusja była również w Komisji Oświaty. Jak wygląda ta sprawa? Dzień dobry wszystkim. Na Komisji Oświaty większością głosów radnych została pozostawiona dotychczasowa stawka wypłacania diet dla radnych, czyli 55% wynagrodzenia zasadniczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Czesław Antonowicz, Komisja Gospodarki. Witam ponownie. U nas też na naszej komisji w zasadzie nie było głosów sprzeciwu. Uchwała została przyjęta większością głosów za. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze mi został z komisji? Chyba już.
Wszyscy, dziękuję bardzo. Tak, i tak jak przypomnę właśnie na ostatniej naszej komisji, pozostawiamy nasze diety na poziomie poprzednich stawek, które były określone w poprzedniej uchwale. Jednocześnie mam informację, bo też były tutaj pytanie odnośnie podstawy prawnej. Mam informację, że nasi radcy prawni rekomendują podjęcie nowej podstawy prawnej w tej wersji, którą Państwo otrzymaliście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę w związku... Panie Przewodniczący, chciałem dołożyć to, co Pan powiedział, żeby mieszkańcy dobrze zrozumieli, że no, my właściwie nie zmieniamy nic, tylko po prostu aktualizujemy jego podstawy prawne. Tak? Tak. To, co Pan powiedział, żeby po prostu wybrzmiało. Tak? Dokładnie. Chcę, żeby to wybrzmiało. Nasze stawki, nasza dieta pozostaje na dotychczasowym poziomie określonym poprzednią ustawą. Ale to nie jest tak. Procentowo zostaje na tym samym poziomie, natomiast diety zostały podwyższone. To tak. Nie jest tak, że zostały, tak? To żebyście wszyscy... Jasno by zostało powiedziane, tak? Tak, oczywiście. Diety nie zostały na tym samym poziomie, zostały podniesione. Stawki procentowe oczywiście, ale diety podniesione, tak? Tak, tak, rozumiemy to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań do tego tematu, przechodzimy teraz do przegłosowania. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet przysługującym radnym miasta Górowo i Ławeckie w wersji przedstawionej, którą Państwo macie przed sobą, którą otrzymaliście wcześniej? Bardzo proszę o przegłosowanie. Czekamy jeszcze na jeden głos. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem już, Szanowna Rado, do ostatniego naszego punktu. Jest to uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. Ten temat również był omawiany na naszych komisjach bardzo szczegółowo i tutaj dużo na ten temat rozmawialiśmy. Wynagrodzenie burmistrza, Szanowna Rado, związane jest z tym, że weszła nowa ustawa, która reguluje... Zaraz muszę tutaj się przygotować do tej wypowiedzi. Wynagrodzenie burmistrza zostało określone w ustawie, która podnosi krotność wynagrodzenia i ta krotność wynagrodzenia wynosi 11,2 krotności kwoty bazowej. Jednocześnie powiedziane jest w tej ustawie, że minimalne wynagrodzenie nie może być mniejsze niż 80% wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Także pan burmistrz musi otrzymać wynagrodzenie nie mniej niż 80%, do 100%. Tutaj również chcę przypomnieć, że my podnosząc tutaj te stawki wynagrodzenia, no patrzymy jak gdyby na sposób zarządzania, na sposób pracy, pozyskiwania środków pana burmistrza. Poprosiłem tutaj właśnie panią skarbnik o takie informacje. I wygląda to w ten sposób, że w ostatnim okresie czasu pan burmistrz, jako burmistrz jest tutaj od roku 2010 sprawuje swój urząd i pozyskuje bardzo wiele środków zewnętrznych do naszego miasta. Pragnę przypomnieć, że obecnie realizowana jest inwestycja szkoły podstawowej oraz przebudowa ośrodka kultury. Jest to wartość 7,5 miliona. W ostatnim okresie czasu pozyskane zostały środki w wysokości 7 200 000 z Polskiego Ładu. Jest to bardzo, są to bardzo dobre pieniądze, dlatego że tutaj dofinansowanie budżetu państwa jest 95% inwestycji, wkład własny wynosi tylko 5%. Ja przypomnę, że dzięki temu będzie wyremontowana ulica Armii Krajowej, ulica Przemysłowa, Słowackiego i Bema.
Także to jest duża sprawa. Dużą inwestycją, którą tutaj wspólnie będziemy realizowali za około 3 miliony złotych, jest to przebudowa ulicy Sikorskiego i Krasickiego. Bardzo nam zależy na tym wniosku i myślę, że w roku przyszłym to już się rozpocznie. Jest to ulica, która będzie remontowana od naszego szpitala aż do BEMA. Jest to taka nasza newralgiczna ulica, bardzo często o tym mówimy. Prowadzi tutaj przy szkole podstawowej, CPN-ie, stadionie, bibliotece, przychodni, aż do właśnie ulicy BEMA. Także bardzo tu zależy i to w ostatnim czasie tutaj również burmistrz te sprawy prowadzi. Jako burmistrz miasta w sumie mam tu informację, że zostały zrealizowane inwestycje o wartości ponad 35 milionów. 35 milionów złotych zostało wpompowane w nasze miasto. Większość tych pieniędzy została w sposób oczywisty pozyskana ze środków Unii Europejskiej. Burmistrz miasta jest również prezesem Stowarzyszenia Miasta Sitaslow, które właśnie w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2013 i 2020 realizował projekty na prawie 200 milionów złotych. Tyle tutaj, bo ostatnio mówiliśmy dużo na ten temat, że wynagrodzenie musi być za pracę. Także tutaj ja przedstawiając tylko te kwoty finansowe, widać, że są to duże pieniądze i dlatego tutaj również uważaliśmy i uważamy jako na komisji, że no wynagrodzenie burmistrza powinno być zdecydowanie większe niż 80%. Dlatego wspólne stanowisko wypracowane zostało na poziomie 95% wynagrodzenia. Tak to wygląda. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Galin Bachanowicz. Szanowna Rado, na ostatnich komisjach na temat diety pana burmistrza podały różne argumenty, dlaczego to pan burmistrz ma dostać 95%, a nie 80% podwyżki. Mówiło się między innymi o odpowiedzialności, jaka spoczywa to na głowie pana burmistrza. Nie podważam tego w żaden sposób, ale uważam, że na każdym z nas spoczywa jakaś odpowiedzialność. Dla przykładu powiem coś ze swojego podwórka. Dyrektor zakładu, dużego zakładu karnego, jakim jest na przykład zakład karny w Kamińsku, ma pod sobą ponad 1000 skazanych włącznie z karą dożywocia, czyli typowych morderców, przestępców z najwyższej półki, gdzie niemal codziennie dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, takich jak bujek, pobić, samouszkodzeń, połyków czy powieszeń. Czy wiecie, ile taki dyrektor otrzyma podwyżki? 500 zł od przyszłego roku. W chwili obecnej funkcjonariusze Straży Granicznej, policji czy żołnierze, którzy bronią swoimi tarczami naszych granic, którzy mają niewyobrażalną odpowiedzialność, również dostają 500 zł podwyżki. Padały na komisji argumenty, że ile to pan burmistrz ze szczególnym naciskiem na jego osobę nie zrobił to dla naszego miasta, jak pan tutaj przewodniczący przed chwilą przytoczył, jak wiele się dzieje i jest to w ogóle pięknie i cudownie, że powinien nawet dostać i 100% tej kwoty. Jak się coś wybuduje, zrealizuje się jakąś inwestycję, to wtedy reflektory, kamery, wywiady i cała odpowiedzialność bierze na siebie pan burmistrz, ale jak się nie przestrzega prawa, zapisów ustawowych, to wtedy już tej odpowiedzialności na siebie nie bierze i się publicznie karze pracownika Urzędu Miasta. Czy to jest w porządku? Ja uważam, że nie. Czy wy radni, którzy zaproponowaliście taką podwyżkę, uważacie, że pan burmistrz się obrazi na was, że dostanie 6 tysięcy, a nie 8 tysięcy? Powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze jakiś czas temu to panu burmistrzowi nas się nie śniło, że może dostać te minimum. A mi się w głowie to nie mieści, że mówimy o tak dużych kwotach i w ogóle może być, można by było pomyśleć, można myśleć o tym, że kwota 6 tysięcy złotych to jest za mało, żeby dostawać co miesiąc. Panie radny, ale to mówimy o tym, inni również dostali duże pieniądze. Pan prezydent dostał ogromne pieniądze. Ja już kończę. Będzie miał pan głos.
Ja wiem, że chcecie w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie dla pana burmistrza za to, że jesteście w tej radzie, ale uważam, że w ten sposób robicie panu burmistrzowi niedźwiedzią przysługę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na komisjach, skoro prawodawca określił kwotę 11 dwakrotności, mówimy tutaj o dużych pieniądzach. Gdyby prawodawca chciał, żeby te pieniądze były mniejsze, określiłby to na innym poziomie. Jeżeli jest krotność 11 dwakrotności, więc mówimy tutaj o dużych pieniądzach i tutaj nie mamy tutaj dużego wyboru. 80% pan burmistrz musi dostać i jeszcze raz podkreślam, pan burmistrz nie zasługuje na 80%, uważam, że zasługuje na dużo więcej. Mamy również informację, że tutaj w okolicznych naszych gminach, tak, te procenty są również wysokie, więc tutaj ja nie widzę podstaw do tego, żeby nasz burmistrz był określony na 80%. To jest byłoby zbyt krzywdzące. Dziękuję bardzo. W tej sytuacji poproszę przewodniczących komisji poszczególnych, jak wyglądało głosowanie tutaj. Przypomnę, mówimy o poziomie 95%. Pan od finansów, pan Rochun, poproszę. Komisji finansów. Moja komisja w większości pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę naszą. Dziękuję. Dziękuję. Pani Alina Wierzbowska, przewodnicząca Komisji Oświaty. Również Komisja Oświaty większością głosów zaopiniowała projekt uchwały i 95% również to burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Czesław Antonowicz. Na naszej komisji również większością głosów było zaopiniowane pozytywnie podwyżkę do burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj zabrzmiało 95% podwyżki. To nie jest 95% podwyżki, to jest podwyżka do kwoty 90%, kwoty tej właśnie maksymalnej. Jest to zgodnie z przepisami. W związku z powyższym, jeżeli nie ma większych uwag, przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do... Proszę Janowicz, jeżeli jest, można. Są pytania oczywiście. No, proszę bardzo. Pytania. Proszę bardzo. No ja chciałem się przychylić do tego, co powiedział pan radny Kamil. No zdecydowanie ma rację. No nie możemy my mówić o podwyżce rzędu 6 tysięcy, że to jest podwyżka za mała czy coś w tym stylu. No to, że ustawa nakazuje, no to nakazuje dać i tak te 6 tysięcy. Uważam, że to jest bardzo dużo. Nie powinniśmy tego zwiększać, tak mi się wydaje, no bo teraz planujemy dać ponad 8, jeżeli dobrze wyliczam. To jednak są 2 tysiące różnicy. Za te 2 tysiące, mnożąc razy miesiące w roku, można by naprawdę było czy pracownika jakiegoś dodatkowo zatrudnić. Ostatnio tak często się mówiło, że radni chcieli sprzątania jakby wcześniejszego w ciągu lata. No i pan burmistrz wtedy powiedział, że no niestety musieliśmy dodatkowo jakby pracowników zatrudnić. No i to jest jakby odpowiedź na to. No to jeżeli my tam wtedy musieliśmy zatrudnić, w związku z tym nie zrobimy jakiejś tam inwestycji. No a teraz tak lekką ręką z 6 chcemy dać 8. Nie chciałbym też, żeby to było odebrane w ten sposób, że czy ja na przykład jakby neguję tą pracę pana burmistrza, że robi coś źle. Oczywiście w większości się zgadzam z tym, co pan przewodniczący powiedział. Bardzo dużo środków pozyskał. Nie chciałbym właśnie, żeby to w tą stronę poszło, że my oceniamy pracę burmistrza. Bo ja nie oceniam w tym przypadku pracy burmistrza tą kwotą. Aczkolwiek i tak uważam, że ta kwota 6 tysięcy to jest naprawdę bardzo duża kwota. I też nie mam pretensji do burmistrza, że chce 8 czy coś w tym stylu, bo to radni, my decydujemy o tej kwocie. Także tu nie mam absolutnie żadnych pretensji do pana burmistrza, tylko mam pretensje do radnych, że my chcemy lekką ręką dać więcej niż musimy. Panie radny, powinien mieć pan pretensje, jeszcze raz powtarzam, powinien mieć pan pretensje do ustawodawcy, że dał 11,2% krotności, to z tego wynikają takie duże pieniądze. I my mówimy o podwyżce, która musi być 80, a 100%. Nie dajemy 100%, dajemy 95%. Musi być w kwocie 6 tysięcy przynajmniej. To jest minimum wynikające z ustawy. Tak, ja uważam, że to jest naprawdę stosowite wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. To jest moje zdanie. No jeżeli państwo uważacie, że powinno być więcej, to ja uważam, że naprawdę 6 tysięcy to jest spora kwota i nie to jest mówimy... też jakby nie było podziękowanie za to, co zostało zrobione w mieście. Naprawdę uważam, że to jest też podziękowanie. Nie możemy tak mówić, że
jak damy 80%, czyli te 6 tysięcy, to jest nie wiem, jakiś sztyczek w nos dla pana burmistrza, coś w tym stylu, tak, że my chcemy ukarać. Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby w tym temacie? Tak, poproszę o głos. Proszę bardzo, pan radny Narkiewicz. Proszę państwa, na komisjach jakoś więcej osób miało swoje zdanie, przekazywało swoje uwagi. I tylko tak dla przypomnienia, bo nie dyskutujemy tutaj o tym, czy dać, czy nie, tak? Ustawa jest jedna i te 80% musi paść. Ale kiedy państwo radni, którzy chcą przegłosować tą uchwałę, za argumenty, za podwyżką większą, podawały takie jak, że pan burmistrz nie śpi po nocach, bo my sobie możemy spokojnie spać, a pan burmistrz po nocach, nie wiem, obmyśla jakieś kolejne pomysły, jak to miasto ma lepiej wyglądać. Skoro kolejnym argumentem było to, że jak będzie wyglądał burmistrz w oczach innych, jeśli on nie dostanie, ani nie dostaną. Jeżeli argumentem jest to, że gmina miejska w 100% jednogłośnie... Wiejska. Przepraszam, wiejska w 100% podniosła, jednogłośnie podniosła mu o 100%. Jeżeli naszym argumentem, czy państwa argumentem było to, że burmistrz jest reprezentatywny, no bo wszędzie go można zobaczyć. A gdzie w tym wszystkim są pieniądze, proszę państwa? 1 000 000 zł, tyle mniej w budżecie od przyszłego roku, tak? Zabieramy kolejne pieniądze. Na kolejne fajne inicjatywy. I znowu zacytuję pana burmistrza, budżet nie jest z gumy, tak? Czegoś nie zrealizujemy. I tutaj mamy pytanie do pani skarbnik, bo tam padały cyfry, tak, paragrafu, z których pieniądze będą zabierane, żeby zabezpieczyć je na podwyżkę tą dodatkową, tak, nie mówię o tej obowiązkowej. A może tak konkretnie, pani Edyto, z nazwy, z jakiej konkretnej puli, z jakiego paragrafu te pieniądze zostaną zabrane, tak, czyli czego nie zrobimy w związku z tym, że podniesiemy tę kwotę więcej niż ustawa nam nakazuje. I tak, no to poproszę pani tylko odpowiedź. Dobrze? Tak, oczywiście. Ja nikomu, że tak powiem, żadnej jednostce, żadnych pieniążków nie zabrałam, ponieważ do planu dołożyłam 12 tysięcy, tak? I to są jakby zebrane z paragrafów dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług. To nie jest tak, że my czegoś nie zrobimy. Kupimy, nie wiem, mniej papieru. I tak samo jest, jeśli chodzi o radnych, to od razu zaznaczam, bo państwa też jest zmiana, tak? Oczywiście, i te 20 tysięcy oczywiście też jest ściągnięte i między innymi na przykład z paragrafu 500 dotyczący targowiska, bo już nie miałam skąd zabrać. Jeżeli można, to ja zbieram z takich paragrafów pieniążki, żeby zabezpieczyć plan zarówno na dietę, jak i na wynagrodzenia burmistrza. Tak? To jakby... Jeżeli można... Panie radny, przed takim dylematem stoi cała Polska. Nie tylko my podnosimy wynagrodzenia pana burmistrza, ale to jest wszystkie gminy, a tych gmin w Polsce jest ponad 2000. I w Polsce takie dyskusje się odbywają. Więc to my nie jesteśmy wyspą, że tylko my podnosimy w całej Polsce. Podobne rozwiązania są w całej Polsce. Nie naszą rolą w tej chwili myśleć, co zrobią inne samorządy. My mamy nasz samorząd, naszą pulę pieniędzy. Ja się zastanawiam, bo tych pieniędzy zabraknie, tak? Czegoś nie wiem. Już pani Edytka mówi, że nie kupią papieru, no to za chwilę przestaniemy drukować dokumenty z tego wynika, tak? No bo nie będzie na papiery, tak? No nie przesadzajmy, panie Rafale. Nie przesadzajmy, to ja pilnuję tego budżetu i papieru nam wszystkim starczy i długopisów do pisania również, tak? Ja tego pilnuję, rozumiem. To spokojnie, to nie ma tragedii jeszcze, ale tak? Uważam, jest ze skrajności w skrajność wchodzimy. Ale uważam, że te 80% jest dość sporą kwotą i te 15% więcej można przeznaczyć na dużo wiele fajniejszych rzeczy, które można zrobić, tak? Ja nie wiem, skąd wynika ta taka ogólne poparcie tych wszystkich radnych, którzy zagłosują. Być może jest to ta jakaś tam zależność służbowa, bo wielu z państwa w jakiś tam sposób jest uzależniona od tym. Ale to jest tylko moje przypuszczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, Rafał, wiadomość. Pani Anna Piszczek się zgłosiła pierwsza, jest kobietą, przepraszam bardzo. Pani Aniu, proszę bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję, panie Rafale. No cóż mogę powiedzieć, no tyle lat robimy coś i gdyby nie było podwyżki państwowej, dalej byśmy robili to, co trzeba. A najważniejsze dla mnie jest zdobywanie pieniędzy. Przepraszam za określenie, moje, nasze, z Prawem
BEMA i wasze, każdy ze środowiska, szukajmy. Szukajmy, no i ktoś tam znalazł pana Adama, wcześniej pan Miron, Sycz. I to jest, no ktoś musi, ja nie mam takiej siły, żeby znaleźć. Nie ukrywam, że akurat pana Adama, z panem Adamem studiowałam, ale to powiedziałam panu burmistrzowi, ja później nie znam się, jak wewnętrznie to rozegrać. I tyle, no po prostu tyle, no zdobywajmy środki. Wydaje mi się, że póki co burmistrz zdobywa. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, ja przypomnę tylko, że każda rada przed rozpoczęciem swojej działalności również określa wynagrodzenie pana burmistrza i myśmy również jako rada na początku naszej działalności w tej sesji również podwyższali wynagrodzenie dla pana burmistrza i to było rzeczą normalną, bo wszędzie takie rzeczy się odbywają. W tej chwili mówimy o regulacji państwowej, która jest uchwałą wprowadzona w całej Polsce i to jest dla mnie rzecz oczywista, że wynagrodzenie musi być podniesione, bo nakazuje nam to uchwała, przepraszam, ustawa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zgłaszał się pan Gajdamowicz, proszę bardzo. Nawiążę do tego, co mówili moi poprzednicy, czyli pan Kamil i pan Łukasz, pan Rafał, ale też nawiążę do tego, co mówiła tutaj pani Ania, że ustawa jakby obliguje nas i rozporządzenie do tego, żeby przyznać podwyżkę tak zwaną państwową, czyli ta podwyżka już jest na jakimś tam poziomie i my tego nie unikniemy. Pan nie dodał tego w momencie, kiedy głosowaliśmy nad też poziomem i procentach dla rad. Jest tak, że Mamy problem techniczny, przerywa coś u pana. Może do mikrofonu. Czy teraz dobrze słychać? Zdecydowanie lepiej. Halo? Tak, zdecydowanie lepiej, proszę mówić. Tak, dobrze. Nie lepiej? Lepiej. Dobrze, to ja nawiążę, bo może nie było mnie słychać od pewnego momentu, że to co nawiążę do tego, co mówili moi poprzednicy. Tak, jest to podwyżka państwowa, która spowodowana jest tą ustawą i rozporządzeniem. A dla mnie podniesienie z 80 do 90% to jest podwyżka od podwyżki. I trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo przede wszystkim, bo nie dodaliśmy, że na te podwyżki nie przyjdą pieniądze z zewnątrz, tylko my musimy znaleźć pieniądze tutaj w naszym budżecie. A my jesteśmy za ten budżet, że tak powiem, odpowiedzialni i będziemy się tłumaczyć przed naszymi mieszkańcami. I te środki, które możemy dołożyć z 80 do 95%, możemy przeznaczyć między innymi na dokumentację, na przykład, nie wiem, chociażby modernizacji kąpieliska miejskiego, o którym tak głośno się teraz mówi i jest bardzo ogromne zapotrzebowanie, a to też będzie nas tutaj kosztowało. Ja też nie neguję jak najbardziej pracy pana burmistrza i nie wypowiadam się na temat pracy pana burmistrza, ale uważam, że musimy do tego wszystkiego podejść zdroworozsądkowo. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja mogę się odnieść? Pani skarbnik. Tak, proszę państwa, troszkę mnie zaskakuje ta dyskusja, ponieważ zarówno na podwyżkę dla pana burmistrza musimy znaleźć pieniążki, tak? O czym bardzo tutaj zajadle dyskutujecie. Natomiast na wasze podwyżki też to są nasze pieniądze. I też one znikąd nie przyjdą. I tak naprawdę rozszczególniacie te 15%, a wasza podwyżka ze 140 w planie wchodzi na 230. I też te pieniążki można by było przeznaczyć na coś innego. To jest 90 tysięcy. I nie pochylacie się nad swoimi dietami. Też mogliście jakby zastanowić się, tak? I nie podnosić tych diet o 95-55%. Tylko bo nie było takiego obowiązku. Mogliście sobie zmniejszyć te procenty, jeżeli już tak bardzo dbacie o budżet i chcielibyście na coś innego przeznaczyć te pieniążki. Na projekty, na drogi, tak jak pan Rafał mówi. Więc ja uważam, że rozkminianie tych 15% to naprawdę nie jest aż tak potężne obciążenie dla miasta. Także myślę, że już może
przegłosujmy tą uchwałę, bo... No nie będziemy pani prowadzić tutaj sesję Rady Miasta. Ja wiem, ja przepraszam, ale po prostu musiałam się do tego odnieść, bo nie dyskutowaliście na temat diet, na temat tej różnicy pomiędzy podwyżką waszych diet, a tego, tym, co teraz macie. O 400 zł, a o 6 czy 8 tysięcy. Dobrze, panie Kamilu, tylko że też mieliście możliwość dyskusji. Dziękuję, dziękuję bardzo. Poznałem już stanowiska poszczególnych osób i poszczególnych tutaj radnych. Panie przewodniczący, ja tylko dwa słowa. Pan Szlejer, bardzo proszę. Pan tutaj wspomniał bardzo tylko kadencji. Chciałem przypomnieć, że pierwszym, który zaproponował full podwyżki, powiedzmy, dla pana burmistrza, to był radny Ugianowicz. Nie wiem, czy państwo sobie przypominacie ten moment, bo dokładnie tak było. Pierwszy zaproponował to za działalność burmistrza, za jego pracę i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, też nie chce mi się wierzyć, tutaj pani Edyta umiejętnie kręciła się w koło, że nie zna przeliczeń, ile to będzie, jak będzie tyle, ile to będzie tyle w budżecie, ile będzie tyle. W to osobiście nie wierzę. Uważam, że to na pewno zostało dokładnie policzone. Jak będzie tyle, to będzie tyle pieniędzy, jak będzie tyle, tyle. To mi się nie chce w to wierzyć, pani Edyta mówi tego, nie wie, nie liczyła i tak dalej. I odpowiadając właśnie pani Edyta w pierwszej części, i naszego dzisiejszego spotkania dla pana Kamilowicza właściwie nic nie powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedział. Jeszcze chciałem zabrać głos. Pan tak, Norkiewicz. Ani razu na komisjach nie było propozycji, że nam wolno w ogóle obniżyć tą podwyżkę dla radnych. Ta 55% to jest ustawa, która narzuca tą podwyżkę i my chyba nie mamy nawet możliwości, żeby z niej zejść. A przypomnę państwu, że pierwsza... Pani Edytko, ale ja skończę. Pani Edytko, nie. Skończę. To nie jest tak. Ale to jest już zbędna dyskusja. Bardzo proszę, pan radny. Proszę. A przypomnę, że pan przewodniczący zaproponował nam, żebyśmy podwyższyli sobie diety o 5%. A pan, że tak powiem, z 5% zrezygnuje wyposażenia i my się nie zgodziliśmy na te 5%, właśnie mając na uwadze to, że budżet nie jest z gumy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Znamy już stanowiska poszczególnych państwa. Mieliśmy również dużo dyskusji na komisjach i myślę, że nie ma potrzeby już prowadzenia dalszej dyskusji na antenie. Myślę, że stanowiska swoje poznaliśmy. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad ustawą, uchwałą w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla pana burmistrza. Głosujemy w wersji przedstawionej, którą państwo otrzymaliście. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Czekamy na głos pana Zbigniewa Szlejera. Dziękuję bardzo. Mamy już wyniki. Informujemy państwa, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 radnych jest za podjęciem uchwały, 5 jest przeciw. Informujemy, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję. W ten sposób, Wysoka Rado, wyczerpaliśmy. Wiem, że to może nie pora, ale chciałbym jeden głos dla swoich wyborców powiedzieć, jeżeli można. Bardzo proszę, pani Aniu, będą sprawy różne, proszę mówić. Są podwyżki przeszły, jeżeli chodzi o radnych. Moi wyborcy, ja całą swoją podwyżkę, jak zawsze, przeznaczam na choinkę, która jest od 11 lat, na dom dziecka Bartoszyc i na świąteczną choinkę w Górowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
odpowiedzi. Na Bema nie widziałem choinki, drzewo jest jakieś tam nędzny modrzew przystojony. To nie przypomina w ogóle choinki w porze grudnia. To przypomina drzewo bez liści, takie, takie jesienne tylko drzewo. Dziękuję. Szanowna Rado, jesteśmy w punkcie teraz sprawy różne, tak jakoś tak niezgrabnie weszliśmy w ten punkt. Jesteśmy w punkcie sprawy różne. I ja mam pytanie do pani skarbnik. Na ostatniej naszej sesji mówiliśmy na temat akcji naszych miejskich. Jak to wygląda, pani skarbnik? Niech pani tutaj zajmie kilka słów, nam przypomni, jak to wygląda. Obligacji, tak? Obligacje, obligacje, oczywiście obligacje. Obligacje, oczywiście obligacje. Tak, jest to w trakcie procedowania na dzień dzisiejszy. Mamy różne zapytania od oferentów. Są to domy maklerskie i banki. Ja nie będę wymieniała na razie jakie. Natomiast jest wszystko kwestia procedur. Czekamy na oferty już konkretne. Na razie zadają pytania odnośnie budżetu, WPF-u i takich naszych tu wewnętrznych. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak RIO się wypowiada olsztyńskie na naszą uchwałę? Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę o możliwości podjęcia obligacji i jakby wcześniejszej zaciągnięcia nowego zobowiązania na spłatę starych zobowiązań. Tak, i mamy pozytywną opinię. Czyli wynika z tego, że nasze finanse są pod kontrolą właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej i pozytywnie. Tak, no jesteśmy w stanie to zrobić, wykazaliśmy te oszczędności, tak, które były związane z, głównie z marżą, bo WIBOR, wiecie państwo, że na dzień dzisiejszy dosyć tam się rusza na i to niestety w górę, ale na marży tak czy siak oszczędność będziemy posiadali. Dobrze, na razie dziękuję czekamy bardzo. Na oferty, także ja będę na bieżąco informowała, jak będziemy komisję mieli sesję, oczywiście jak będę wiedziała już wszystko, to będę państwa informować. Dziękuję bardzo, tak dominuje trochę sprawy różne, ale chcę to, żeby to też wybrzmiało. Wiem, że też będzie tutaj duża sprawa w sensie kolędy miejskiej, naszej Wigilii Miejskiej. Będzie w to wszystko zaangażowana pani z Domu Kultury, bo to w dużej mierze również Dom Kultury. I poproszę pana burmistrza, jeżeli jest na łączach jeszcze, o przybliżenie tego tematu, bo jest to duże wyzwanie. Planujemy na organizację tej Wigilii Miejskiej 17 grudnia, z tego co pamiętam. Pana burmistrza nie widać. Więc państwa poinformuję, że... tak, bardzo proszę. Pan przewodniczący ma pełne informacje na temat Wigilii Miejskiej. Mamy trzy wydarzenia w najbliższym czasie zbliżające się. 6 grudnia będziemy mieli Mikołaja pod ratuszem. Zaproszone są wszystkie dzieci w kategoriach przedszkole klasy 1-3. Wielkie podziękowania dla naszego proboszcza Jana Puławskiego, który... Dobra, nie mogę mówić, bo nie daj Boże, dzieci oglądają, przestaną wierzyć Mikołaj. Będzie Mikołaj na motorze, o tak to mówię. Natomiast 17 grudnia, jeżeli nie wydarzy się lockdown, odbędzie się Wigilia Miejska. Na świeżym powietrzu. Takim jak co roku. Na świeżym powietrzu, tak. A 24 grudnia będziemy przedsiębrali taką inicjatywę, której nie widziałem jeszcze w żadnym samorządzie naszego województwa. Ponieważ są robione tak zwane wigilie dla samotnych na rynkach, a myśmy doszli do wniosku, że istnieje bardzo duża liczba osób samotnych w mieście, którzy nigdy nie korzystali z pomocy społecznej. To są osoby starsze, które nie mają dzieci, albo dzieci znajdują się za granicą, nie mają kontaktu, no, ze względu szczególnie na pandemię. Zrobiliśmy research z naszym ośrodkiem pomocy społecznej. To jest około 120 osób, słuchajcie. I spróbujemy dla nich zorganizować dokładnie wigilię, taką wigilię miejską. Bo myślę sobie, że to jest dzień, kiedy nikt nie powinien być samotny. Tu się włączają nam wszystkie instytucje, słuchajcie, myślę, że to będzie naprawdę wydarzenie, jeżeli to się uda tak namówić tych ludzi, żeby przyszli oczywiście. To będzie wydarzenie na skalę ogólnopolską, bo nie słyszałem o tego typu inicjatywie. Nie, że kamery czy tak dalej, bo absolutnie nie w tym kierunku chcemy iść. Chcemy zaopiekować się każdym mieszkańcem w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję. Poruszyłem specjalnie tutaj tematy te właśnie ogólne takie, bo żeby też również nasze społeczeństwo wiedziało o naszych planach na ten właśnie okres wigilijny, czyli o Wigilii Miejskiej i również o naszych obligacjach, które również pozytywnie tutaj Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła i idziemy w tą stronę. Zainteresowanie jest, tak jak wspomniała pani skarbnik. Czy w temacie spraw różnych, tutaj bardzo proszę. Łukasz Łukianowicz, może...
można? Bardzo proszę, pan Łukasz Łukianowicz, radny. Nie wiem, czy jest pan Edward, bo tu dosłownie przed sesją dostałem informację odnośnie wjazdów na ulicy Zwycięstwa, wjazdy od ulicy Kalingradzkiej, tą, którą tam robią teraz, która jest robiona. I tam jakiś jest problem z tymi wjazdami podobnież. Nie wiem, czy one są już ukończone, bo z tego, co widziałem, wyglądały na takie, które by jeszcze nie były ukończone. Także już idziemy na pan Edward. Ja muszę powiedzieć tak, jestem w stałym kontakcie z panem marszałkiem. Pan Edward jest w stałym kontakcie z biurem budowym. Nie wiem, czy pamiętacie, o już, jest pan, rozmawialiśmy na temat tego, żeby przyspieszyć remont wjazdu. I właściwie wydaje mi się, że remont wjazdu na cmentarz został wykonany, także bez problemu mieliśmy święto 1 listopada i to była interwencja nasza wspólna, moja i pana Edwarda, na różnych poziomach. A jeśli chodzi o szczegółowe informacje, to daję głos panu Edwardowi. Znam temat, znam, zgłaszałem to do kierownika budowy, więc chodzi o ten wjazd zaniżony. Tak, jeden jest zaniżony, drugi tam podobno już nie połączony z płytami, że jakieś tam jest przerwa jakaś, ale ja dobrze jeszcze nie widziałem, bo dopiero przed sesją dostałem informację, że jakiś tam problem jest. Zgadza się. Ja to zgłaszałem do kierownika budowy, jak będzie rada budowy, bo bywają, mają być, nie wiem, czy nie w czwartek, czy nie jutro nawet, więc pójdę też na tą radę budowy, bo nie było jej, jak wiecie, z uwagi na pandemię. Bo inżynier kontraktu podobno tak sobie zażyczył, żeby te wjazdy tak wyglądały. Ale nie odpowiem, mówię szczegółowo, bo dopiero mam być na Radzie Budowy i może dokładniej wtedy się dowiem. Chodziło po prostu o to, że oczywiście ja się mogę zgodzić na to, ale wtedy niestety, ale teren wokół muszą doprowadzić do tego samego poziomu, prawda? Bo po prostu chodzi o pieniądze, jak nie wiemy, o co chodzi, to o pieniądze. Więc no, nie, po prostu nie odpowiedziałbym dokładnie, mówi, będzie rada budowy, porozmawiamy. Bo tam jeszcze kawałek chodnika też na ulicy Zwycięstwa jest niedokończony, to rozumiem, że też ma pan to na uwadze, tak? Nie pamiętam, który? Przy wjeździe na bloki od ulicy Zwycięstwa, jak się zaczyna ten chodnik po prawej stronie, jest no. Chyba od roku czasu niedokończony. A tak, niedokończony, oczywiście, niedokończony, tak. Prawda? Tak, nie, to wszystko, no, tak idzie, jak wiecie, jak widzicie. No, powodów jest zawsze kilka. Wszystkie w tej chwili po prostu nie ma ludzi tak naprawdę i to widać na budowach, również na budowie 512, ale ja tu chcę, żebyście jako radni zdawali sobie sprawę z tego, że dzięki temu, że tak jak inne samorządy, tak dołożyliśmy się do tej budowy, zupełnie inaczej zarówno biuro budowy, jak i pan marszałek reaguje na nasze prośby. Tak, jesteśmy jakby współsprawcami tej budowy przez te tak naprawdę drobne pieniądze, bo cóż jest pół miliona wobec 200 milionów wartości tej całej inwestycji. Ale pan już mówi, że wartość tej inwestycji wzrosła od 250 do 250 milionów, bo tak to wszystko rośnie. To naprawdę nasze uwagi są wysłuchiwane, także jak państwo radni przekazują je nam, my przekazujemy je dalej, to naprawdę jest prościej. Tak, bo to jest wspólne przedsięwzięcie, jakby Urząd Marszałkowski sobie z tego zdaje sprawę, a tu warto zaznaczyć, może na tej sesji też, że tak jak mieliśmy umowę z panem marszałkiem, że te pieniądze, które my dokładamy do budowy 512 zostaną przeznaczone na dodatkową inwestycję w ramach tej drogi przy Górowie, czyli ten chodniczek, o którym mówiliśmy, to na dzień dzisiejszy wycena wartości budowy to jest, panie Wabi? 1 200 000. 1 200 000, ale prosta zasada, miasto Górowo dotrzymało słowa, dało 500 000, obiecany był chodnik, to teraz Urząd Marszałkowski też dotrzyma słowa. Czyli tak jak wam mówiłem wcześniej, to zyskamy na tym, jak zawsze. Dziękuję bardzo. Tutaj jest... Łukasz Łukianowicz jeszcze, ja odpowiem. Proszę bardzo. No nie było tak kolorowo, jak pan burmistrz tu mówi, bo wcześniej, jeżeli ja między innymi się domagałem też interwencji w sprawie tych wjazdów, to były odpowiedzi, że no, na razie nic nie wiadomo, musimy czekać. Nie mam oczywiście pretensji do nikogo, bo nie o to mi chodziło. Ale też jeszcze była jedna sprawa odnośnie koszenia trawy latem. No to między innymi od pana sekretarza otrzymałem informację, żebym sobie sam zadzwonił do Olsztyna i zgłosił tę sprawę. Panie Łukaszu, taka moja uwaga. Warto przypomnieć, że pan Łukasz był od początku przeciwny dokładaniu pieniędzy do 512, tak jak do wielu inicjatyw. To oczywiście, zgadzam się. Dokładnie. A jak pan Łukasz widzi, nie miał pan radny racji, wychodzi nam to na korzyść, więc no to tak... No jaka ja nie chcę wypominać, to nie o to chodzi, panie Łukaszu, naprawdę. No. Nie róbmy też takiego, jeżeli ja że mówię, żeby że 500 tysięcy, to przez te 20 lat, kiedy pracuję w tym samorządzie, jeżeli zdarzało mi się mówić
No nie zawsze, tak? Ja nie jestem papieżem, nie jestem nieomylny, ale jeżeli mówię, że coś nam jako samorządowi się opłaci, zwykle się opłaca, naprawdę. Dziękuję ja bardzo. Jeżeli by nie było 500 tysięcy, to byśmy nie ukończyli tej drogi. Ale to już skończmy ten temat. Gdybyśmy nie zadeklarowali jako samorządy położone przy drodze 512 na etapie projektowania przez Urząd Marszałkowski budowy tej drogi, wkładu na dodatkowe roboty. Ja mówię o wszystkich samorządach, które są położone obok. To prawdopodobnie ta budowa by nigdy się nie rozpoczęła. I taka jest prawda. Jeżeli ktoś nie wierzy, to bardzo proszę zapytać pana marszałka Kuchcińskiego, który objeżdżał wszystkie samorządy bodajże w roku 17 czy 18, nie podałam dokładnej daty, ale sięgnę do sprawozdań, to mogę sięgnąć. I tak to wyglądało. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podziękować tutaj w imieniu mieszkańców, którzy się do mnie zgłaszali, właśnie do pana Dwarda. Mieliśmy ostatnio awarię oświetlenia. Dwa dni to trwało, tam była dosyć poważna, gdzieś tam linię pozrywało po tym wietrze, także dziękujemy za sprawne usunięcie awarii. Panie przewodniczący, jeszcze jedną sprawę mogę mieć. Proszę bardzo, pan Ukianowicz. Chciałem to poruszyć tą sprawę publicznie, a mam tu pytanie, znaczy pytanie, właściwie to taką trochę pretensję do pani Aliny Wierzbowskiej, która zbeształa mnie ostatnio na komisjach, że zabieram głos nie na swojej komisji. I chciałem pani powiedzieć, poszukałem specjalnie w ustawie artykuł 21 ustęp 4, poczyta sobie pani, radny może zabierać głos na każdej komisji, mało tego może składać wnioski. Jedynie, czego nie może robić, to głosować. Także tu mam taką uwagę i prośbę, żeby pani też poczytała trochę ustawę, a nie beształa mnie. Ja jeszcze nie mogę. Dziękuję, dziękuję. Nie załatwiajmy takich... kultury czy coś w tym stylu. Nie załatwiajmy spraw na antenie. Pani Alino, dziękuję bardzo. Nie będziemy tego tematu tutaj rozwijali. Padły słowa na komisjach, takie sprawy powinny być wyjaśnione. Nie, niepotrzebnie poszło to w eter. Dziękuję. To jest nasza kuchnia w tym momencie naszej Rady i to powinno tam zostać. Kto jeszcze? Pan radny Szlejer, bardzo proszę. Tak, dokładnie. Najważniejsze, że coś się robi. Czy opornie to idzie, to czasami tak, chodzi o drogę 512, ale coś się robi. Właśnie tam apelowałem kilka razy o ten wyciek na wysokości Zwycięstwa, chyba przystanku, to tak może wyżej tego. Rzeczywiście tam widzę, że został wykopany rów, ale za dwie chyba tam coś się działo, ostatnio przejeżdżałem. To jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo dobrze, żeby ktoś zaczął to, co było moim między innymi spostrzeżenie wycinka tego żywopłotu tutaj przy Grimwerosiece, ale jest niedokończone. Czy to będzie dokończone? Bo to inaczej wygląda, po prostu odsłania to budkę, gdzie dzieją się różne rzeczy. I bardzo bym prosił, że bardzo fajnie, że to zaczęło być robione, tak jakby było nieskończone. To raz i druga sprawa. No lada dzień, po prostu spadnie śnieg, nie? Ale tak spacerując z pieskami widzę, że no, zdało mi się jeszcze przed tym spadnięciem śniegu pozbierać troszeczkę tych plastikowych butelek. Tak przygotować się do zimy po prostu, bo to za moment i tak będzie ładnie, bo śnieg przykryje, nie? To tyle. No i do końca. Radę, w którym miejscu mówimy o tych butelkach? W którym miejscu są te butelki do pozbierania? Już mówię. Na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Wyszyńskiego 1 Maja. To konkretnie chodzi pod sklep budowlany. Tam jak przechodzę z psami, część tam tych śmieci, nie będę się chwalił, jakim tu jestem pracownikiem. Sprawdzimy. Okej. Okay. Dobra. No tak. I ścieżka Grivello też. Trzeba by było przejść i to sprzątnąć przez zimą. No i takie tu ostatnio, nie ostatnio, 2-3 tygodnie temu chodziłem z panią Kasią Łuczkowską, bo jestem w komisji tej odniesienia drzew. No i między innymi tam pani park sprzątała, no i pani Kasia widziała. No trudno, nie wiem, ta pani jest może no, rzeczywiście niedowidzieć coś, nie znam się. Nie znam tej pani. Pani? Panie radny, która pani? Ja wyciągnę. Odbędę rozmowę. Rado. Ja wiem. Ale pani Kasia. Poza anteną. Poza anteną. Okej, czekaj. No, okej. Okay. Przekażę pani Kasia dla pana tego, bo specjalnie po przejściu pani no, sprzątającej no, w odległości od niej osoby pół metra, no i specjalnie zwracałem uwagę na pani Kasię. Zobacz pani. Jeżeli można. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, a tylko słowo. A ja z kolei chciałam podziękować panu Janowi, Edwardowi
że nie muszę na sesji czy na komisjach mówić o jakichś koszach, o jakichś sprzątaniach. Słyszę, że później. I wiem o tym, że później, to jasne, że tak, ale dziękuję. Dziękuję, jest wszystko zrobione bez sesji i bez komisji. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem tutaj nawiązać, wcześniej na wizji był pan radny Szlejer. Można obrócić kamerę na pana radnego Szlejera. Tu jest pan Zbigniew Szlejer. Wykazał się dużą skutecznością i chodził koło tego i ulica Przemysłowa będzie robiona. To jest duża zasługa pana radnego Szlejera. Także tutaj też również... Miło mi to usłyszeć pana prezydenta, ale na pewno ojców sukcesu jest więcej. Dziękuję bardzo, ale pan Szlejer tutaj bardzo zabiegał i to jest też to również tutaj... I cieszymy się, że możemy wspólnie to zrobić. To tak na marginesie. Nawet dziwiłem się, że nie mówimy o ulicy Barskiej, o Przemysłowie, ale absolutnie rozumiem, to jest najważniejsze, jeśli chodzi o komunikację, ulicę, także ja tu też dziękuję panu Szlejerowi za wsparcie. Panie burmistrzu, czekam na następne środki i naprawdę wizerunek miasta od strony Olsztyna to jest olsztyńska i bardzo bym prosił, będę dalej walczył o to, nie wiem z jakim skutkiem. Dziękuję bardzo. Przemysłowo i Bema, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w sprawach różnych. Bardzo proszę też, jeżeli są jakieś krótkie sprawy jeszcze. Pani Ewa Antochów, proszę mówić. Proszę mówić, pani radna. Ale przerywa. Pani Ewo, mamy problem słabo. Jeszcze raz proszę spróbować. Nie bardzo pani Ewo. To z tym problemem proszę się zwrócić bezpośrednio do zainteresowanego pracownika magistratu naszego. Czy jeszcze sprawy różne? Nie widzę. W związku. Proszę o głos. Pan Narkiewicz, bardzo proszę. Mam pytanie do projektu uchwały, który mieliśmy w październiku dotyczące realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Tam miała być opinia prawna do tego dokumentu. Czy coś wiadomo? Coś? Dobrze, dobra, dziękuję. Przewodniczący, jesteśmy na komisji, na sesji, przepraszam. Przepraszam, miałem tutaj telefon od pani Antochów. Mam pytanie już tutaj do pana Edwarda, przekażę poza wizją. Przepraszam, miałem telefon od pani Antochów, która nie mogła się z nami skontaktować. Przekażę pytanie do pana Edwarda Drymucha, ale to już poza anteną. Dziękuję. To pytanie, które ja zadałem? Nie, to było pytanie od pani Antochów, która miała problem techniczny z mikrofonem. Zadałem ja w tej chwili? Przepraszam, ale musi pan powtórzyć, bo prowadziłem akurat rozmowę. Proszę powtórzyć. Mieliśmy przegłosować uchwałę, pracować nad uchwałą dotyczącą realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. I tam miała być opinia prawna brana do dokumentu. Czy ona została już dostarczona, czy możemy pracować nad tym dokumentem? Pani Sylwio? Jeszcze nie. Tym się miał zająć Daniel Stella. Mam informację, że jeszcze nie mamy takiej opinii. Nie mamy takiej opinii. Mam tu odpowiedź od pani właśnie Sylwii Staszewskiej. Mam prośbę tutaj, pewnie do pana Edwarda. Rzeka Młynówka w wielu miejscach jest, zrobią się zatory, tam dużo jest śmieci. Chyba warto by ją wyczyścić teraz przed zimą. To taka moja prośba. Tutaj uważam, że ta inicjatywa, nie wiem, czy to inicjatywa Ośrodka Kultury, czy pana burmistrza bezpośrednio co do tej Wigilii dla Samotnych, uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa i myślę, że warto by ją w kolejnych latach kontynuować. Tutaj odniosę się troszeczkę jeszcze do słów pana Łukasza i remontu tego wjazdu tam na cmentarz, tego ronda. Rzeczywiście wiele razy na sesjach było mówione o tym, żeby tam poprawić, dokończyć i rzeczywiście byliśmy odsyłani do telefonów i żeby to załatwić bezpośrednio z zarządem dróg. A dzisiaj słyszymy z ust pana burmistrza, że dzięki jego interwencji, pana Edwarda, te wjazdy zostały zrobione. Przypominam, że w październiku nawet radni od pana burmistrza prosili o to, że to będzie źle wyglądało, jak te wjazdy nie będą zrobione.
A dzisiaj po raz kolejny pan burmistrz przypisuje sobie sukces za to. I to jest to, co wcześniej mówiłem. Ja nie mogę, panie radny, jeżeli mogę, ale jeżeli mogę, panie burmistrzu, ale teraz na kolejnej sesji, obraża i robi wycieczki osobiste w moją stronę i czuję się dotknięty. Jeżeli mogę, mogę odpowiedzieć, bo to jest ale kilka pytań. Ale ja nie skończyłem zadawać pytań. Jeżeli to jest kilka pytań, to ja bym chciał odpowiedzieć, bo potem pan radny zadaje milion pytań, niektóre są powinny być na piśmie, niektóre nie. Bardzo kulturalnie, jeżeli mogę, zadawanie pytań. Jeżeli mogę. No, panie radny, to jest czwarte pytanie, które bodajże tutaj... To jest pierwsze pytanie, które zadałem odnośnie tej... Nad wyraz złożone. Ja chcę powiedzieć, że absolutnie tak bardzo rozumiem. Dobrze państwu odpowiadał pan Edward, czy pan Andrzej, czy ja, że dobrze jest dzwonić do nadzoru dróg wojewódzkich, dlatego że im więcej sygnałów tam jest od różnych ludzi, tym lepiej. Natomiast na poziomie, nazwijmy to roboczo-politycznym, no, tak naprawdę to jest moja praca, czy pana Edwarda, czy pana Andrzeja i tą pracę wykonaliśmy. Tak, skontaktowaliśmy się, sprawa jest załatwiona. Przynajmniej w dwóch wypadkach to była osobista interwencja pana Sycza po rozmowie z nami. Więc tutaj trudno powiedzieć, że ja sobie przypisuję jakieś zasługi. Po prostu porozmawiałem z panem marszałkiem, z którym mam dobry kontakt. Pan marszałek wykonuje dobrze swoją pracę i myślę sobie, że no, pan radny też jest zadowolony z tej interwencji, zakładam. Tak, panie Rafale? Oczywiście, że bardzo. Tylko, że no dlaczego, kiedy były sygnały już dużo wcześniej, to tą sprawę się zbywało niestety, tak? Przerzucało nie, tej sprawy się nigdy nie zbywało. Ja państwu mówiłem, że trzeba wykonywać swoją pracę. Elementem mandatu radnego jest interweniowanie w sprawie mieszkańców. Nie tylko do burmistrza. Nie tylko do burmistrza, ale również do innych instancji. Więc ja bym chciał, żeby pan radny nie używał tutaj takich bardzo brzydkich, retorycznych, bo jakby wprowadza pan trochę mieszkańców w błąd. I naprawdę, wie pan co, jeżeli pan obraża mnie, to jest okej. Okay. Ja to w moją pracę wpisano, ale jak pan obraża pracowników urzędu nie po raz pierwszy, to jest mi trochę wstyd. Ani jednego słowa na temat obrażania urzędników, panie burmistrzu, ani pana w tej dzisiejszej. Dobrze się to nagrywa, można sobie sprawdzić. Panie przewodniczący, mam wniosek formalny i tak. Chciałbym go przegłosować. Odnośnie zwoływania z komisji sesji w sposób stacjonarny. I bardzo proszę, byśmy się zajęli. Rozumiem. Tutaj tylko względy sanitarne i higieniczne pewnie tutaj będą to blokowały. Jeżeli mówimy o komisjach, komisje są kilkuosobowe, więc jak najbardziej komisje mogą się takie odbyć. Także tutaj kwestia tylko sanitarna, zachowania dystansu, maseczki, te rzeczy, nie widzę problemu, gdyby to się miało tak odbywać. Panie przewodniczący, o jakich my dystansach mówimy, skoro chwilę później w piwnicach siedzimy w większych gronach i nie ma tego problemu? Także ja nie widzę tutaj żadnej korelacji między tymi Póki sprawami. Co obowiązują nas sprawy sanitarne i naprawdę oficjalnie musi to się odbywać w sposób zorganizowany. Nie widzę problemu, jeżeli... Rozumiem, że jest to wniosek formalny, więc za chwilę... Dobrze, szanowni radni, w związku z powyższym, że wpłynął wniosek formalny w kwestii zwoływania komisji w sposób tutaj osobisty, bo jeżeli mówimy o sesjach, to już jest większy problem, dlatego że nie mamy takich pomieszczeń, nie mamy takiego łącza internetowego... Przewodniczący, czy ja mogę dwa słowa? Bardzo proszę. Dobrze byłoby to uporządkować, tak? Mamy rozporządzenie, które zostało znowelizowane odnośnie zachowywania dystansu społecznego i zachowywania środków bezpieczeństwa. Mnie też męczy to, że spotykamy się online. Ja znacznie bardziej wolę interakcję bezpośrednią, tak? Natomiast nie wiem, czy w jakiej formie Rada miałaby teraz podjąć uchwałę, bo jeżeli podjęłaby uchwałę, to należałoby wskazać podstawę prawną, poddać to sądowi wojewody. Wiecie, to jest trochę kłopotliwe, dlatego że mamy obowiązek transmisji na bieżąco. Radni, jak wiecie, tak od paru lat, od kiedy musimy realizować obowiązek transmisji na żywo, spotykacie się w moim dawnym gabinecie, który jest naprawdę małym pomieszczeniem i jeżeli mamy 15 radnych, a zwykle też potrzebni są urzędnicy, to jakby nie liczył, tam nie zachowamy żadnych zasad związanych z ograniczeniem, jeśli chodzi o liczbę miejsc, odległość pomiędzy radnymi. Ja wiem, że większość z państwa radnych jest zaszczepionych. Mam nadzieję, że wszyscy, bo uważam, że taki obowiązek na nas jako reprezentantach społeczności lokalnej spoczywa, żeby dbać o bezpieczeństwo innych, a jeżeli się szczepimy, a szczególnie jeżeli promujemy szczepienia,
to jest nasz obowiązek jako ludzi, którzy reprezentują społeczność lokalną. Natomiast mimo tego te obostrzenia gdzieś są, jak widzę, jak inne samorządy organizują swoje sesje, to jest to robione na bardzo dużych salach, na salach kinowych, na salach ośrodków kultury, a my w tej chwili ośrodek kultury mamy w remoncie. Szczerze mówiąc, nie bardzo jakby logistycznie mamy gdzie to zorganizować. Nawet ośrodek kultury musiał rezygnować z części zajęć, ponieważ nasze hale sportowe, o których moglibyśmy pomyśleć, są absolutnie wykorzystane w 100% praktycznie przez cały tydzień. Wiem, że na przykład jest kłopot z karate Kyokushinkan, z tego co mówiła pani dyrektor Rosochacka, żeby umieścić na którejś z hal sportowych. No, komisje, jeżeli mamy je małe, możemy rozważyć, żeby spotykać się osobiście, ale pamiętajcie, że znowu prosimy urzędników, żeby oni byli, więc tu jest jakby ten kłopot istotny, nie? To ja nie to, że nie chciałbym, żeby radni podnosili uchwałę, natomiast żeby ona nie była bezprzedmiotowa, tak, bo się okaże, że zgodnie z rozporządzeniem nie można. Ja przypominam, i pan radny Rakiewicz pewnie ma rację, ale ja sam, jakby mnie gryzło, nie wiem, czy pamięta pan Rafał, jak siedzieliśmy razem na 11 listopada, i moja małżonka po ciężkiej operacji siedziała koło pana radnego, który nie był w maseczce, a powinien być. Powiem, czułem się nieswojo, tak po ludzku. Głupio mi aż było. No i dlatego warto przywiązywać wagę do takich drobiazgów, do odpowiedzialności. I myślę sobie, że to, że obradujemy zdalnie, jest też wyrazem naszej odpowiedzialności. Dziękuję. Panie Rafale, proszę nie odbierać tego jako przytyku osobistego, ale to jest coś, co we mnie się działo i było mi strasznie smutno wtedy, nie? Przypominam panu, że siedzieliśmy tylko we czworo i nie było tam pana żony, tak? Nie, był cały kościół, nie siedzieliśmy we czworo, moja żona siedziała przy panu radnym w kościele. A mi się wydaje, że w kościele jest obowiązek zasłaniania twarzy maseczką też. No ale dobra, nie drążmy tematu, mam nadzieję, że... To jest na marginesie. Jest formalny wniosek pana radnego odnośnie osobistych naszych spotkań. Ja myślę, że sprawa komisji mogłaby być rozważona tutaj, bo to jest w gronie tam 5-6-osobowym, jeżeli jest dystans, jeżeli są maseczki, więc mogłoby to być jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o sesję, no jest nas 15 osób. Goście zaproszeni z magistratu, jeszcze pan burmistrz, tutaj jeszcze inni, to byłoby gdzieś koło telewizja, to myślę, że byłoby to ponad 20 osób i w tym momencie no, nie mamy takiego pomieszczenia, gdzie moglibyśmy w sposób no, być rozsadzeni. Do tego jeszcze jest podłączenie do internetu, szybki internet, bo telewizja taki potrzebuje. Więc mój wniosek pana radnego jest taki, składam w tej chwili, kto z pani panów radnych jest za podjęciem takiej... Przepraszam, w związku z tym, że sama z racji funkcji muszę z ludźmi się spotykać, później z drugiej strony słyszę, jakie jest ryzyko pieniężne, nawet do 35 tysięcy odpowiedzialności. Więc sprawdźmy, bo już nie wiem, bo pogubiłam się, czy jak prawo mówi, czy możemy się spotykać i nikt za to nie odpowie. Jestem też za spotkaniem z radnymi i z mieszkańcami, czy tam tak z racji funkcji ze swoimi lokatorami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan, proszę bardzo, pan Kamil Bachanowicz. Ja tutaj przepraszam z góry pana radnego Rafała, ale uważam, tutaj się przychylam do pana burmistrza, jeżeli chodzi o uchwałę. My jako rada nie możemy teraz podjąć to w formie uchwały, ponieważ no, projekt uchwały musiałby wpłynąć 7 dni przed sesją Rady Miasta. Musiałaby to obrobić komisja. Jeżeli chodzi właśnie tutaj, że miałaby to być podjęta uchwała, to uważam, że nie możemy teraz tego podejmować. Jeżeli chodzi o komisję, to jest techniczne, bo mamy do dyspozycji tylko tą salę. Ale to do przewodniczącego właśnie. Halo, pana Markiewicza, ale też uważam, że na ten dzień, na tą chwilę, raczej nie ma takiej możliwości przy wzroście zakażeń. Jednak te właśnie no, ostrzeżenia o tych fali zachorowań i tak dalej, no lepiej przeczekać to. Aczkolwiek, jeżeli to ta fala epidemii zmaleje, jak najbardziej jestem za tym, żeby spotykać się na żywo. To jest raz. Lecz mówię o tej chwili. O tej chwili jestem jak najbardziej, żeby się nie spotykać na żywo po prostu, no z racji tej pandemii. Następna sprawa taka, co się ciągnie też, już tam tutaj pan burmistrz mówi, to zadzwonić do pana Domańskiego i tak dalej. Nie moja działka, nie moja ulica, ale
już kilku mieszkańców mi zwracało uwagę, dziura systematycznie pojawiająca się przy skręcie z Kościuszki na Wojska Polskiego. Panie radny, bardzo dobrze, że pan o tym mówi, ale akurat to jest obok tego tematu głównego, który rzucił pan Narkiewicz właśnie. Tak. Właśnie, jak jestem przy tak. Właśnie... Słuchajcie państwo, ja nie chcę, żebyśmy podejmowali w tym temacie uchwały żadne, tylko po prostu wyrażenie waszego stanowiska tutaj. Czy chcemy w sposób zdalny? Myślę, że w tej chwili internet mamy dobrze opanowany. Nasze transmisje tutaj i nasze rozmowy się, widzimy siebie, słyszymy siebie, więc to no, brakuje nam tylko kontaktu fizycznego. Ale w tym momencie, tak jak pan radny powiedział, mamy 20 tysięcy zachorowań i być może no, trzeba by ten okres przeczekać jeszcze. Takie jest moje zdanie właśnie. Ja, panie przewodniczący, krótko i na temat, jaka będzie odpowiedzialność nasza. Tak. Ja chętnie się spotkam. Tak jak ze swoimi zradnikami już się powtarzam. Jaka jest odpowiedzialność? Czy możemy, czy nie? Mhm. Jasne. No myślę, że tutaj wniosek pana Narkiewicza jest jak najbardziej zasadny, ale myślę, że w tym momencie, jakim jesteśmy epidemii, pozostajmy jeszcze przez chwilę w sposób zdalny. Pan Czesław, tu widzę go na antenie. Bardzo proszę. Państwo, przysłuchuję się, miałem zabierać głos, ale słucham odnośnie spotykania, czy ma być stacjonarne, czy zdalnie. Ja uważam, że regulamin Rady Miasta mówi wyraźnie, jak mamy się spotykać. Że powinniśmy spotykać się raczej stacjonarnie. Ale jeżeli mamy na chwilę taką obecną zagrożenie epidemiologiczne, nie widzę jakby innej możliwości, jakby się spotykać sami na chwilę obecną. Po co podejmować uchwały, skoro ona już jest? Także no ja trochę się dziwię temu zagadnieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc zamykam temat. Było zgłoszenie problemu, ale widać z głosów naszych radnych, że jednak zostajemy w sposób zdalny. Nasz Zoom internetowy działa dobrze, mamy to opanowane, kamerki nasze dobrze działają i myślę, że musimy to przeczekać jeszcze. Czyli komisje odbywają się w sposób zdalny i nasze sesje tym bardziej odbywają się w sposób zdalny. Panie przewodniczący, ja tam już mówiłem przy okazji tego właśnie tych naszych spotkań. Mówiłem o tej wiecznej dziurze tutaj na ulicy z Kościuszki na Wojska Polskiego. Co prawda to nie są moje kompetencje, nie jestem radnym z tego po prostu regionu, ale żeby coś z tym zrobić, bo to jest wieczna dziura. Tam były takie już dawno zgłoszenia, to nie wiem, czy to pan Edward, czy to pan burmistrz mówi, żeby z Domańskim się kontaktować, no nie wiem, nie mam telefonu. Nie wiem, czy to nie powinni władze miasta to załatwić. Dziękuję bardzo. Ja przekażę pana pytanie tutaj do pana Edwarda, bo chyba go tam na razie na łączach nie ma, wrócił do swoich obowiązków. Rozumiem, że... Poproszę o głos. Tutaj odniosę się do słów pana burmistrza, który bardzo niekomfortowo czuł się, tak, w obecności mojej w kościele. Ja mam nadzieję, panie burmistrzu, tak samo niekomfortowo pan się czuje we wszystkich inicjatywach w piwnicach, kiedy są dziesiątki osób i tam na zdjęciach można obejrzeć masek nieurawszymi. Także przytyk co do mojej osoby, taki niefajny. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że chyba już wyczerpaliśmy sprawy różne. Ja jeszcze raz zachęcam wszystkich radnych do telefonowania do naszych urzędników w naszym ratuszu i takie sprawy różne, które wymagają pilności, załatwiać telefonem. Nie musimy czekać na sesję, żeby publicznie o czymś ważnym powiedzieć. Znamy numery telefonów i jak najbardziej możemy to załatwić dużo, dużo wcześniej, a sprawy różne powinny w moim ocenie być takie bardziej ogólnej treści, które dotyczą mieszkańców nas wszystkich. To takie jest moje zdanie i moje takie stanowisko. Zachęcam do dzwonienia w czasie tygodnia i załatwiania tych spraw. Rozumiem, że już więcej tematów nie ma. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy przewidziane na dzisiejszą 37. sesję Rady Miasta, zamykam 37. sesję Rady Miasta. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.